Wiemy, że starożytni Egipcjanie byli wystarczająco utalentowani, aby zbudować coś tak wielkiego jak piramidy, ale czy byli również wystarczająco inteligentni, aby zmierzyć prędkość światła? W sieci krąży teoria, która dokładnie tak twierdzi. Jeśli spojrzysz na te dwie liczby, zauważysz, że do siebie pasują. Pierwsza to prędkość światła w próżni, a druga to szerokość geograficzna Wielkiej Piramidy w Gizie. Czy więc zrobiono to celowo, czy to tylko zbieg okoliczności? Na szczęście możemy stwierdzić, że to tylko zbieg okoliczności, a nie kolejny spisek. Wielka Piramida to tylko jedno z wielu miejsc na świecie, które mają tę samą szerokość geograficzną. Co ważniejsze, nawet gdyby starożytni Egipcjanie w jakiś sposób zmierzyli prędkość światła i postanowili zachować to w tajemnicy przed resztą świata, nie użyliby metrów, aby to zapisać. Metry zaczęły być w użyciu dopiero pod koniec XVIII wieku. Konstruktorzy piramid używali innej jednostki miary, zwanej łokciami. Jeden łokieć to mniej więcej półtorej stopy. Łokieć opierał się na długości ramienia od łokcia do czubka środkowego palca i stał się popularny w starożytności. Tak więc, gdyby chcieli zaimponować reszcie świata i ustawić piramidę w punkcie, który odpowiadałby prędkości światła w łokciach, musieliby zbudować swoje kultowe konstrukcje gdzieś w Europie. Z kolei duński astronom, który jako pierwszy zmierzył prędkość światła w 1676 roku, zapewne zdenerwowałby się, gdyby powiedziano mu, że ktoś dokonał tego wieki przed nim. Tak więc, chociaż starożytni Egipcjanie wyprzedzali swoje czasy w wielu aspektach, nigdy nie zmierzyli prędkości światła, ani nie używali długości i szerokości geograficznej do mapowania swoich lokalizacji. Podstawa Wielkiej Piramidy w Gizie może wydawać się idealnym kwadratem, ale w rzeczywistości jest to struktura ośmioboczna, a nie czteroboczna. Każda z jej czterech stron ma subtelne, wklęsłe wcięcie, które dzieli ją równomiernie od podstawy do wierzchołka. Oficjalna wersja jest taka, że brytyjski pilot jako pierwszy zauważył ją w 1940 roku podczas lotu nad piramidą. Zrobił on zdjęcie, które pokazało cienie podkreślające te wcięcia. Niektórzy uważają, że linie te są widoczne tylko z góry i najlepiej widać je o świcie i zmierzchu podczas równonocy wiosennej i jesiennej. Doprowadziło to do dziwacznej teorii, jakoby starożytni Egipcjanie zaprojektowali piramidy, aby komunikować się z czymś, co patrzy na nie z góry. Wielka Piramida jest jedną z zaledwie trzech piramid, które kiedyś miały obrotowe drzwi. Ważyły około 20 ton, ale nadal można je było łatwo otworzyć od wewnątrz. Ich precyzyjne dopasowanie sprawiło, że były prawie niewidoczne z zewnątrz, bez widocznego zatrzasku czy klamki. Były tam tylko niewielkie różnice w wyglądzie kamienia, które wskazywały na otwór. Pozostałe dwie piramidy z podobnymi drzwiami należały do ojca i dziadka Khufu. Wielka Piramida ma również ukrytą pustkę o długości co najmniej 30 metrów, która została odkryta dopiero w 2017 roku. Nadal nie wiemy, co kryje się w tej przestrzeni, do czego służyła i czy jest to jedyna przestrzeń tego rodzaju. Naukowcy wykorzystali tę samą technologię, aby zobaczyć ściany kateder, piramidy Majów, a nawet wulkany. Polega ona na naturalnym deszczu subatomowych cząstek, zwanych mionami. Przechodzą one łatwiej przez pustą przestrzeń niż przez materiały stałe. Jeśli więc rozmieszczą wiele detektorów mionów wokół struktury, naukowcy mogą zmapować jej stałe i puste obszary. Zespół badaczy umieścił detektory mionów wewnątrz Wielkiej Piramidy i pozwolił im zbierać dane przez wiele miesięcy. Naukowcy wielokrotnie analizowali próbki zaprawy używanej do budowy piramid. Chociaż znamy jej skład, nowoczesna technologia wciąż nie jest w stanie jej odtworzyć. Zaprawa jest w większości wykonana z przetworzonego gipsu, ale nie była używana jak cement, z którego korzystamy do dziś do produkcji cegieł. Zamiast tego użyto jej do podparcia połączeń między masywnymi kamieniami podczas ich osadzania. Szacuje się, że do budowy Wielkiej Piramidy potrzeba było około 500 000 ton zaprawy. Ta zaprawa gipsowa jest mocniejsza niż same kamienie i przetrwała tysiące lat. Wszystkie cztery boki Wielkiej Piramidy są wyrównane z oznaczeniami kierunków świata na kompasie – północą, południem, wschodem i zachodem. Według archeologa i inżyniera Glena Dasha ustawienie jest dokładne co do 1/15 stopnia. Architektom udało się to osiągnąć bez nowoczesnych narzędzi, takich jak drony, plany czy komputery. Wielu badaczy próbowało wyjaśnić ten cud budowlany.
Może użyli gwiazdy polarnej albo cienia słońca. Dash zaproponował ostatnio nowy, prostszy pomysł. Egipcjanie mogli wykorzystać równonoc jesienną do ustawienia piramid. Zdarza się to dwa razy w roku, gdy równik Ziemi przechodzi przez środek tarczy słońca, dzięki czemu dzień i noc są prawie równej długości. Aby przetestować swoją teorię, Dash przeprowadził eksperyment 22 września 2016 roku, pierwszego dnia równonocy jesiennej. Użył specjalnego pręta, który mieli Egipcjanie do rzucania cienia i śledził jego końcówkę w regularnych odstępach czasu, tworząc gładką krzywą. Łącząc dwa punkty krzywej napiętym sznurkiem, stworzył niemal idealną linię wschód-zachód. Dash zauważył, że w dniu równonocy wierzchołek cienia biegnie w linii prostej, prawie idealnie, z niewielkim błędem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podobny błąd występuje w piramidach. Chociaż jego eksperyment został przeprowadzony w Connecticut, Dash wierzy, że ta sama metoda zadziałałaby w Egipcie. Wszystko, czego starożytni Egipcjanie potrzebowali, to czysty, słoneczny dzień. Mogli określić równonoc jesienną, licząc 91 dni od przesilenia letniego. Pozostawili nam jednak niewiele wskazówek i nie znaleziono żadnych dokumentów ani planów architektonicznych, które wyjaśniałyby ich metody. Mogli więc mapować cienie, ale nie jest to pewne. Naukowcy od dawna zastanawiali się, w jaki sposób ciężkie kamienne bloki były przenoszone na miejsca budowy piramid i być może w końcu mają na to odpowiedź. Zespół badawczy z University of North Carolina Wilmington odkrył, że 31 piramid zostało prawdopodobnie zbudowanych wzdłuż dawno zaginionej, starożytnej odnogi rzeki Nil. Obecnie jest ona ukryta pod pustynią i polami uprawnymi. Przez wiele lat archeolodzy uważali, że starożytni Egipcjanie musieli korzystać z pobliskiej drogi wodnej do transportu materiałów, sprzętu, ludzi i wszystkiego innego, czego potrzebowali do budowy piramid na rzece. Jednak do tej pory nie mieli pewności co do lokalizacji, kształtu, rozmiaru i odległości tej drogi wodnej od miejsca budowy. Grupa badaczy wykorzystała radarowe zdjęcia satelitarne, mapy historyczne, badania geofizyczne i rdzeniowanie osadów do zmapowania odnogi rzeki. Uważają, że została ona zasypana przez burze piaskowe tysiące lat temu. Zespołowi udało się zejść pod powierzchnię piasku i uzyskać obraz niektórych ukrytych elementów dzięki technologii radarowej. Znaleźli ukryte rzeki i starożytne struktury biegnące u podnóża miejsca, w którym znajduje się większość piramid starożytnego Egiptu. Odkrycie tej wymarłej odnogi rzeki pomaga wyjaśnić duże zagęszczenie piramid między Gizą a Liszt na obecnie niegościnnym obszarze pustyni Sahara. Egipt nie jest krajem z największą liczbą piramid na świecie. Tytuł mistrza należy do jego południowego sąsiada Sudanu. Ma od 200 do 255 piramid w porównaniu do marnych 138 w Egipcie. Zostały one zbudowane przez członków Królestwa Kusz, starożytnej cywilizacji, która rządziła ziemiami wzdłuż Nilu wiele wieków temu. Zaczęli wznosić piramidy około 500 lat po tym, jak Egipcjanie przestali to robić. Ich piramidy są znacznie mniejsze niż egipskie, ale zostały zbudowane w tych samych celach. Archeolodzy wciąż pracują, aby dowiedzieć się, jak zbudowano piramidy w Sudanie, ile czasu zajęło ich ukończenie i co stało się z ich społecznością.